Zamek Krzysztopór w Ujeździe zbudowany został w latach 1627-1644 przez wojewodę Krzysztofa Osolińskiego. Nigdy nie został w pełni ukończony. Krzyż był symbolem wiary i polityki wojewody, topór herbem osolińskim. Oba te symbole są umieszczone na bramie wjazdowej do pałacu. Budowa symbolizuje kalendarz, cztery baszty, kwartały, 12 sal, miesiące, 52 pokoje, tygodnie oraz 365 okien, dni w roku. Do czasów zniesienia Wersalu Krzysztopór był największą rezydencją magnacką w Europie. Ogrom budowli jest nieprawdopodobny.